Dzień dobry, witajcie kochani. Wraz ze mną jest Tomek z kanału Tayo Acting i z kanału Miliony Monet. Witam Witam cię Cię, Mira. serdecznie. Witam Cię bardzo serdecznie. Witam Twoich widzów, witam swoich widzów. Bardzo mi miło. Dzisiejszy temat, cóż, czego można by się spodziewać po ostatnich wydarzeniach, no, związanych z tym urzędniczym środowiskiem Brukseli, a także z pewną awanturą w telewizji, choć o tym drugim myślę, że nie ma sensu mówić, ponieważ jakie słowa padły tam ze strony pana Heizera odnośnie mąki ze świerszczy, to już chyba do każdego dotarło i myślę, że nie ma co tego roztrząsać. Ale generalnie porozmawiamy sobie o nowych takich trendach żywieniowych. Sam fakt dopuszczenia do obrotu mąki ze świerszczy, no, jest już dosyć znany, rozeszło się, prawda, ale to myślę, że to ma takie głębsze dno. To jest też, to się stało na kanwie pewnych wydarzeń z przeszłości. I to może oznaczać określone zmiany w przyszłości, jakie też sobie dokładnie powiemy. Ale na początek zapytam cię, Tomek, widzisz mąkę ze świerszczy, co myślisz? Czy spróbowałbyś i dlaczego? W życiu? Absolutnie nie. Odpycha mnie od tego. Rozumiem, małże, zjadam czasem, zwłaszcza gdzieś na wakacjach, rozumiem jakieś krewetki, tak? Ale absolutnie to nie, nie idźmy tą drogą. Moje skojarzenia są podobne, nie tknęłabym, ponieważ czy tutaj oczywiście wszyscy podnoszą argument, że no, jogurty owocowe i tak są zabarwiane takimi czerwonymi, uroczymi żuczkami, albo i tak ci w pełu Tak. spają do ust, jak spałeś. I tak zjadasz robaki i tak. Ale jest pewna różnica pomiędzy zjedzeniem jednorazowo jakiejś muchy podczas jazdy na rowerze i pomiędzy zjedzeniem tam, czy te jogurty truskawkowe, malinowe, to generalnie nie jest za zdrowe, nie tylko ze względu na robaki, Tak. ale ze względu na sam stopień przetworzenia. A te robaki Koszerina też. tam, tak. A te robaki to są dosyć intensywnie czerwone, a że kolor tych jogurtów nie jest zbyt intensywny, to też ich, one nie są tam dodane. Logika na to wskazuje, że ich nie ma tam w nie wiadomo jakim stężeniu, prawda? Bo to dawka jednak czyni truciznę, jak to mówią. Natomiast sam ten lobbing robaczy to było obecne to się przejawiało od dłuższego czasu i tak gdzieś to tam było z tyłu głowy, że tutaj kiedyś mi mignął przed oczami taki mignała mi przed oczami taka wiadomość, że jakaś firma pracuje nad wyprodukowaniem jakiegoś mleka owadziego Nie, to mleko nie było wegańskie, to nie było mleko roślinne, tylko jakby od owadów chyba chodziło o karaluchy, gdzie też to było nieprawdopodobnie drogie i się nie udało koniec końców, chociaż wszystko przed nami. W każdym razie to wprowadzenie robaków na szerszą skalę do sklepów, to gdzieś tam nad nami wisiało od dłuższego czasu i też ludzie nie dowierzali, że faktycznie to się stanie i że to będzie się posuwać dalej. I może tych osób, które się brzydziły jedzeniem robaków i mówiły o tym głośno, nie nazywano jakimiś foliarzami czy czymś takim. Nie używano takich brzydkich inwektyw, ale na pewno ich deprecjonowano. A tu się okazuje, że jednak po tym czasie to odpalili. Tak, Spodziewali się. dokładnie. Odpalili to na pełną skalę. To znaczy, no, moje zdanie jest takie, ja też na swoim kanale o tym mówiłem, że nie należy tych robaków jedzenia, w ogóle całej tej filozofii teraz, która jest nam pokazywana, przekazywana, bo to i na TVN ostatnio było, w telewizji śniadaniowej, chyba na państwowej też było coś takiego i było widać, że ten redaktor. Ktoś gdzieś, jakiś reżyser, Tak. no chciał, żeby taki program zrobić, no bo wiadomo, idzie coś z góry, tak? Ale on, widać było taką dezaprobatę, jak się krzywił. Chyba Heizer to był. Ale Tak. mniejsza o to. Słuchaj, sprawa robaków dzisiaj to wygląda tak, w ogóle jedzenia, czy to coś na bazie mąki ze świerszcza, czy
innych. Można nawet sobie wygooglować, są całe sklepy internetowe również już w Polsce, tylko z tym. To nie tylko świersze, to jest tarantula, jakiś gatunek, to jest taki robal do zjedzenia, to są skorpiony, to są mrówki i cała masa tam innych rzeczy, niektóre rzeczy pokazywałem, ale ludzie sobie myślą tak. Co mnie to obchodzi? Ja to ominę w jakimś supermarkecie i wybiorę sobie z półeczki to, co chcę. No, niestety obawiam się, że nie. Moim zdaniem to jest coś większego i wybierzecie tą mąkę z dodatkiem mąki świerszczowej. Wybierzecie czekoladę, gdzie będzie kilka pasikoników przymocowanych, przyklejonych, zatopionych. A wiecie dlaczego? Ponieważ uważam, i to jest w tej chwili jestem bardzo poważny, że to trzeba połączyć z bankami i z monitoringiem śladu węglowego. Już są banki, już są karty, powstały już rankingi, coś takie jak Rankomat i tak dalej, na przykład w dziedzinie ubezpieczeń czy coś. Tak, rankingi banków, które oferują dzisiaj karty płatnicze, wszystko jedno, czy debetowe, czy kredytowe, które pokazują Twój indywidualny ślad węglowy. To jest to, co w przemyśle dzisiaj są te kwoty węglowe, tak? Można nimi handlować i tak dalej. Tak samo każdy z nas ma mieć ciągnący się za nim ślad węglowy. Ma to być zliczane. I na przykład no, ma to działać w ten sposób, że na przykład osoba, powiedzmy, że będzie miała miesięcznie 1000 jakichś tam punktów węglowych, powiedzmy 1000, tak? I jeżeli teraz ktoś wybierze sobie, ominie tą półkę z mąką ze świerszczy, pójdzie, kupi sobie krupczatkę, 500 fajnie, bo tam Krysia, Jadzia, Małgosia ma urodziny, ja jej zrobię fajny tort. Zrobi ten tort, ale pyk, 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 bo zapłaci tą kartą, pyk, 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 a CBDC, czyli waluta banków centralnych, pieniądz programowalny, już czeka, już puka do drzwi i być może w przyszłym roku albo jeszcze pod koniec tego zacznie wchodzić, w wielu państwach już jest, a więc nie będzie innej formy zapłaty, czy też powiedzmy, nawet jak będzie płacić gotówką, to ten bank odnotuje minus 100 punktów, na przykład za to, że kupiła tradycyjną mąkę, albo gorzej, bo najbardziej cenzurowane będą wyroby mleczne i wyroby mięsne. No, ale jeżeli nie ominie tej mąki ze świerszczy, z dodatkiem, nawet z dodatkiem, tylko ustawi się i kupi tą mąkę z dodatkiem świerszczy, nagle odkryje, że zapłaci jakąś tam kwotę, być może nawet taniej niż za tą krupczatkę normalną, a oprócz tego mu nic nie spadnie z tych punktów węglowych. Nic mu nie spadnie. Są różne rozwiązania z tego, co gdzieś tam w tych naprawdę niszowych rzeczach, ale to słuchajcie, ja osobiście jestem przekonany. Nie wiem, czy ktoś w internecie w tej chwili mówi o tym, o tej mące, o tych robalach, ale w powiązaniu z systemem bankowym, bo dla mnie to jest jasne. Mnie się wydaje, że ja zacząłem mówić o tym pierwsze, ale nieważne. No i tutaj u Ciebie na kanale bardzo, bardzo właśnie fajnie, że mnie zaprosiłaś, bo tak powinni to ludzie czytać. Nie ominiemy w markecie tych półek ze świeżym. Druga rzecz, która jest moim zdaniem koronnym dowodem na to, co mówię, to jest mnóstwo kosztów na fabryki właśnie świerszczy, innych robali, tak? Nawet dotacja na portalu spożywczym, czytałem, dotacja rządowa tu w Polsce, 14 chyba, no tu mogę skłamać, kilkanaście milionów złotych dotacji dostał jakaś firma na założenie fabryki właśnie chyba świerszczy i czegoś tam jeszcze, nie? To się dzieje wszędzie. Koncerny duże, no też inwestują. Słuchajcie, gdyby mi ktoś powiedział biznesowo, a miałem w życiu kilka działalności gospodarczych, handlowych, że słuchaj, zainwestuj w fabrykę świerszcza, no one się szybko, podobno produkcja jest dość tania, no ale jednak trzeba to wszystko wybudować, bo one się mnożą w milionach w jednym pokoleniu. I ktoś by mi powiedział, słuchaj Tomek, to trzeba zainwestować tam, tak, prawda, bo to jest biznes. Ja bym powiedział, facet, ty się popukaj w głowie. W Polsce, gdzie Polak bitwy za karpiem w Lidlu urządza, gdzie Polak golonka to jest wow i tak dalej, to co to za biznes? Ty splajtujesz. To ja się pytam, czemu jednak te koncerny, czy oni są takimi idiotami? Nie sądzę. Czy tutaj jeszcze o coś chodzi, tylko nam nie powiedziano?
I uważam, że właśnie, słuchajcie, nam o tym jeszcze nie powiedziano. A mianowicie to, że połączy się potrawy, wyroby z robali, połączy je się właśnie z płatnością i z tymi punktami karnymi i tak dalej, z punktami śladu węglowego. To jedzenie będzie wolne od śladu węglowego, nie będzie zostawiać śladu węglowego. Na początku to mogą być pełnoprawne czekoladki, ale z domieszką jakąś. Pełnoprawna mąka, ale z domieszką, żeby przekonać ludzi. A później będzie coraz więcej, coraz więcej. I nie jedna babcia, Krysia, Henia zakupi to. Tak, tak, tak uważam, innego wyjścia nie ma, ponieważ każde inne działanie doprowadziło właśnie do ominięcia tego i do wybrania produktów tradycyjnych. Ale jednak te koncerny, ale jednak te dotacje, ale jednak ta wielka kasa. Pomyślmy o tym, bo to trzeba kojarzyć te punkty. Tak, myślę, że tutaj mamy do czynienia z takim psuciem żywności, to się zacznie od małych rzeczy, prawda? Zresztą Tak tutaj myślę. Przypomnę, że przecież jak wprowadzali, to jest chyba trochę inna sytuacja, ale jak wprowadzali preparaty na wiadomą chorobę, też to się zaczęło na przykład podczas wyborów prezydenckich. Andrzej Duda obiecywał, że będzie w tym zakresie pełna dobrowolność, Tak. prawda? No i jako takiego przymusu fizycznego nie było, owszem, ale ile podjęto zabiegów, żeby ludzi skłonić do tego. I ludzie faktycznie poświęcili swoje zdrowie po to, żeby mogli wyjechać do Lizbony albo gdzieś indziej na wakacje. I Tak, tutaj myślę, że dokładnie. Mam takich ludzi w rodzinie. Nie odzywają się do mnie teraz. Rany, chyba każdy ma, prawda, i to nie jest wcale miły temat, jak się obserwuje jednak falę różnego rodzaju następstw przyjmowania tych preparatów i to też chyba każdy obserwuje u siebie i to jest szalenie smutny temat. W każdym razie tutaj przy tych świerszczach będzie, no będą, nie wiem, czy analogiczne działanie, bo to jest co innego, te preparaty genetyczne, a jedzenie, ale też będzie, też myślę, że nie będzie jako takiego obowiązku, czy będzie teoretyczny wybór co do produktów, ale tak, różnica w cenie, jakieś dopłaty, ta kontrola za pomocą pieniądza cyfrowego, można podjąć najróżniejsze zabiegi i też doświadczenia ostatnich dekad pokazują nam, że nie ciężko zmienić nawyki żywieniowe ludzi. Przypomnę tutaj właśnie, Tomek, wspomniałeś o jedzeniu tego karpia, jak się ludzie zabijają o karpia w Lidlu. Warto przypomnieć, dlaczego ludzie się zabijają teraz o to, żeby móc zjeść karpia na Wigilię. Otóż karp paradoksalnie no, nie był jakąś starą, prasłowiańską tradycją, tylko został wprowadzony, to zostało spopularyzowane przez komunistów, właśnie dlatego, że karp jest tanią w hodowli rybą, szybko się mnoży, tam nie trzeba jakichś nakładów energii, je byle co pluska się w zimnych stawach, jedynie tam trzeba włożyć trochę energii do zabicia tego karpia i to wszystko, ale tak to niezależnie od tego, czy ktoś lubi, czy komuś smakuje karp, czy nie, jest to swojego rodzaju ryba chwast, gdzie też błyskawicznie do tego dorobiono pewną legendę, że jest to stara polska tradycja, że trzeba zjeść karpia. A warto wspomnieć, że te kilkadziesiąt lat temu nie było takich potężnych narzędzi propagandy. Nie mówiono, że karp nie emituje tam dwutlenku węgla i że jest bardziej ekologiczny. Prawda? Nie mówiono, że jest jakoś dużo bardziej znacząco zdrowsze od wszystkiego innego. A jednak się udało zmienić te nawyki żywieniowe ludzi. I tutaj myślę, że przy tych robakach, przy tak zaawansowanej machinie propagandowej, przy tylu różnych zabiegach, które można stosować, choćby nawet jak mamy te kilka takich sieciówek, kilka sieci tych sklepów wielkopowierzchniowych, to bardzo łatwo, to są wszystko wielkie korporacje, bardzo łatwo kontrolować, co się znajduje w takim sklepie i wierzcie mi, wszystko, co się tam znajduje, ma niewiele wspólnego z takim normalnym, tradycyjnie wyrabianym jedzeniem. Jest to coś no, mocno schemizowanego, cała ta żywność, prawda? Więc Dokładnie, tutaj dokładnie.
Bardzo łatwo kontrolować, co się znajduje w takich sklepach. Im większa sieć, tym łatwiej. I zmiana tych nawyków żywieniowych tym razem, myślę, że pójdzie jeszcze łatwiej. A przy tym wszystkim, bo mamy z roku na rok do czynienia z coraz bardziej przetworzoną żywnością, i właściwie też ludzie przestają zauważyć to, że ta żywność staje się gorsza jakościowo z roku na rok. Znaczy teraz, zważywszy na tą inflację, to producenci zaczęli jeszcze bardziej. No, po pierwsze zmniejszać pojemność opakowań, po drugie oszczędzać na składnikach, gdzie w ciągu tam ostatnich 2-3 lat to jest dużo bardziej zauważalne ta zmiana, zważywszy na takie warunki Tak. gospodarcze, ale to się działo od lat. Tak, wiecie co, w tym momencie, bo to jest najlepszy dowód na to, że to nie jest żadne przygotowane tutaj na kartce czy coś. Wiecie, Mira w tej chwili, wiesz co, powiedziałaś coś bardzo, tu muszę się odnieść do tego, bardzo, bardzo. Ale wiecie co, jeszcze mi co przychodzi, jakaś dygresja do głowy, bo kochani, moi widzowie, inni, którzy będziecie to oglądać, nie wyobrażam sobie, żebyście nie subskrybowali małych kanałów. Nie wyobrażam sobie naprawdę. Zastanówcie się. I to już naprawdę nie chodzi tak o nas, na przykład kanał Miry. Dlaczego on ma tyle, ile ma, tak? Tych subów. Słuchajcie, to jest algorytm. Algorytm również działa tak, że w jednostce czasu, jeżeli kanał się nie rozwija, ale czytaj, to nie rozwija, nie przybywa mu ileś subskrypcji, to, i tak jest to jeden z elementów wpływających na to, że ten kanał nie jest pozycjonowany. Dany film nie wychodzi. Więc jeżeli subskrybujecie, nie wiem, ja strzelę nawet wideo prezentację Atora, czy jakiś wielki kanał. Nie, brawo mu za to, co robi. Okej, okay, czy tam inne duże kanały, ten z Ameryki i tak dalej. W porządku, robią świetną robotę, ale nie zamykajcie się na takie małe kanały, ponieważ nas, w ogóle ludzi, którzy o tym mówią, jest mało. I jeżeli teraz zasubskrybujecie, no, to pozwalacie algorytmowi, żeby wyniósł te kanały, jakieś filmy trochę bardziej i wtedy więcej ludzi. Bo tak więcej ludzi, no powiem tak, obudzi się trochę, tak? Bo dzisiaj nie ma żadnych środków. My oddolnie nie dysponujemy żadną telewizją. A to, co powiedziałaś o tym psuciu żywności, nie powiem co i jak, natomiast gdzieś w tym przemyśle spożywczym troszeczkę wiem na ten temat. I takiego, powiem tak, w obliczu ogromnych cen energii, teraz, właśnie teraz, nie było chyba takiego psucia żywności, jak jest obecnie. Więc naprawdę, jeżeli się ktoś nadal nie patrzy na skład, no to jest naprawdę tylko jego wolny wybór. Rzeczywiście jest jeszcze wolny wybór. Nie patrzcie dalej. Patrzcie końca, nie patrzcie dalej. Ponieważ producent chce się za wszelką cenę utrzymać na rynku ze swoim produktem. Mówię teraz naprawdę. O, w tej chwili to by pasowało kupować wyłącznie rzeczy jak najmniej przetworzone. No i niestety mamy czas, czy nie, zająć się kuchceniem, pitraszeniem czegoś, bo no serio, jeżeli kiedyś był, dajmy na to, jakiś tłuszcz X, to dzisiaj ten tłuszcz jest nadal, ale w jeszcze większej proporcji, mimo że może być na opakowaniu w składzie na przykład 30%, nie wiem. Może być go już 40, a odpowiednią liczbą, ilością odpowiednich emulgatorów, żeby on się nie rozpadł z inną substancją, tak? Emulgator to jest taka chemioza, powiem już tak, więc psuje się bardzo żywność. No to tyle chciałem wtrącić. Tak. Ja może tutaj tak powiem o tym jeszcze o tych wielkich sieciach handlowych, bo myślę, że tutaj nie jest wyjściem po prostu wybieranie mniej przetworzonych produktów w tych wielkopowierzchniowych sklepach, ponieważ nawet no, są takie rzeczy, które niekoniecznie muszą być wypisane w składzie. To Tak, też to też prawda. no, jest jakieś tam prawo unijne, które u nas w Europie to reguluje, ale wiem, że tam w Stanach Zjednoczonych są jakieś tam przepisy regulujące, ile gramów mysich odchodów może się znajdować w kilogramie mąki. I no, jak się sięga po opakowanie mąki, no to się nie ma w składzie wypisanego tego całego sypu, prawda? Tych martwych chrząszczy, tych mysich odchodów, Oczywiście. jakiejś sierści pewnie to tam się trafi. Wiem, że w Unii Europejskiej na pewno jest jakiś tam procent zmielonych owadów, które gdzieś tam się przyczaiły na zbożu razem z mąką.
banką, że to też nie jest wypisane w składzie. Takim rozwiązaniem, które ja proponuję, bo generalnie jeśli chodzi o takie przepisy, które są wdrażane cały czas za naszymi plecami, o których się nie mówi, to są przepisy, które jednak coraz bardziej skazują człowieka na kupowanie żywności w supermarketach, w sklepach wielkopowierzchniowych. To są przepisy wymierzone, skierowane nie na odcięcie człowieka od rolnika. Tak, oczywiście. Tak, dokładnie. Gdzie też tam, no, można wspomnieć chociażby te przepisy, że nie można teraz zabić zwierzęcia we własnym gospodarstwie na własny użytek, tylko trzeba to zrobić w specjalnym zakładzie. I rolnik, który wam sprzedaje jakieś tam części z danego zwierzęcia, to łamie prawo. Więc i wy musicie bardzo ufać temu rolnikowi, że kupujecie coś, co jest niezbadane, coś na czarnym rynku, i ten rolnik musi wam ufać, że go nie sypniecie. I takie relacje coraz ciężej wypracować, tym bardziej w wielkim mieście, gdzie też nie każdy ma warunki do tego, żeby za każdym razem jeździć na wieś po żywność. Nie każdy nawet ma samochód, bo w wielkich miastach, tak w Warszawie, no to łatwiej jest się poruszać, szczerze mówiąc, komunikacją miejską, bo jest problem z parkowaniem i takie tam rzeczy. Więc tutaj no to coraz ciężej można zrealizować, to takie odcięcie się od sklepów wielkopowierzchniowych. Na pewno warto, bo ta żywność supermarketowa z tą taką, którą można kupić na ryneczkach, na bazarkach, chociaż na bazarkach też się stosuje takie różne zabiegi, no na przykład stosowania takich przemysłowo, smarowania takich przemysłowo wyprodukowanych jajek ptasimi odchodami, żeby było, że niby ekologiczne. To też trzeba być na to wyczulonym, ale w większości rzeczy, na ogół żywności, nie da się w ten sposób podrobić. Jeśli chleb jest wykonany tam ludzką ręką, to po prostu widać. I do takich, i te, takie rozwiązania ja osobiście proponuję, z takich rozwiązań ja w większości korzystam, na ile to możliwe, bo też nie mam czasu cały czas jeździć. Po pierwsze, w Warszawie nie ma tak, że codziennie jest jakiś bazarek, tylko tam w weekend raz, dwa razy w tygodniu, prawda? Ale to do takich, myślę, że takie omijanie tych rozwiązań systemowych, myślę, że to nam pozwoli, no po pierwsze, zachować jako tako tą, no utrzymać to, jako tako zdrową dietę, pozwoli nam nie pochorować się na tej przemysłowej żywności, a także to, co powiedziałeś, Tomek, o tej kontroli, że to wprowadzenie tej żywności składającej się z robaków będzie powiązane z tymi kalkulatorami śladu węglowego. Już chyba minęło, czy w tym roku miną 2 lata, odkąd Mastercard opracował ten kalkulator śladu węglowego. Te wiadomości chyba się pojawiły jakoś w kwietniu 2021 roku. I jest to technologia, o której jakby nie patrzeć, władza nie zapomina. To gdzieś jest i to nam cały czas wisi nad głową. Jasne. I też pewnie większość ludzi myśli, że to jest niemożliwe i to się nie stanie. A jednak rzeczywistość pokazuje, że ci foliarze, ci płaskoziemcy, ci wariaci jednak mają rację w Tak, coraz większej tak. ilości kwestii. Fajnie być wariatem. Po prostu. Naprawdę, to dzięki temu będziemy mieli szansę, bo to niepewność, ale na może na lepsze życie, na coś, na jakieś zmiany. Po prostu trzeba być dzisiaj wariatem. Serio, bo jak pójdziemy w główny nurt, to dopiero zwariujemy. Tak, bo to też no, można, teraz widzimy, do czego nas prowadzi, na przykład korzystanie z tej żywności masowo produkowanej z supermarketów, gdzie to wszystko zmierza, gdzie na początku nawet nie było takiej różnicy, że tutaj technologia, to można kupić już sobie gotowe danie i takie różne bariery, ale widać, do czego to zmierza, i to zmierza do coraz bardziej schemizowanej, sztucznej żywności. I myślę, że tutaj nie chcę siać jakichś piesków, ale też takie psucie tej żywności to absolutnie Sieć działa. dowoli. To psucie żywności to idzie w parze z tym lobbyingiem koncernów farmaceutycznych na to, żeby cały czas człowieka leczyć, a nigdy nie O, wyleczyć, leczyć, gdzie leczyć. to jest na rękę wszystkim, żeby człowiek był zawsze taki lekko schorowany. No i taka dieta supermarketowa temu sprzyja, jakby nie patrzeć, więc wszyscy są zadowoleni. Tam wielcy, wielcy producenci mogą sobie produkować syfiaste jedzenie z nałożoną na to ogromną marżą, a koncerny mogą dowoli wciskać ludziom leki, i super się ci nasi lobbyści dogadują. Szkoda tylko, że naszym kosztem.
Tak, jasne, jasne, jasne. No, bardzo, bardzo fajnie mówisz. Oczywiście, że tak. Aż głupio, że tak się zgadzam z tobą cały czas, No ale właśnie, powinniśmy się pokłócić. powinniśmy się tutaj pokłócić, ale chcę jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę. Zobaczcie, bo to idzie wieloma torami. Tak jak mówię, lubię łączyć te pewne kropki. Dzisiaj, akurat teraz, w tych dniach, tygodniach, mamy do czynienia z dumpingiem cen na przykład wyrobów mlecznych i teraz wyrobów mięsnych. Ludzie się cieszą. O, w otoczeniu rosnących cen energii elektrycznej, gazu i tak dalej, nagle masło po 3 złote, a już było po 10, po 12. Tabloidy pisały, niedługo masło po 25. Sobie myślę, czytałem takie teksty w głównym nurcie, a tu raptem 2,99 w znanej sieci z tym żuczkiem. Gdzieś tam 3,99 i tak dalej. Słuchajcie, za kostkę masa 82%, taka cena, mamy do czynienia teraz z czym? No i teraz czytam, bo teraz już nie chcę wymieniać sieci, ale już na mięso to samo, na kurczaki, na jakieś tam te schab. Strasznie niskie ceny. Rolnicy, niektórzy protestują, niektórzy się połapali, o co chodzi. Duże koncerny chcą cenowo przy wywindowaniu cen energii zdampować cenę, żeby rozłożyć wiele firm. To nie. Klienci cieszą się, owszem, sam się cieszę, bo chwila jest wytchnienia, taka na przykład. Nie jem margaryn, na przykład, tylko masło, jeżeli już. No to mówię, o, taniej masełko sobie kupię, ale to jest moment, to jest na jakiś czas. Popada już część zakładów, firm, ponieważ nie zwiąże końca z końcem. Podobna rzecz, na chwilę odskoczę od tematu żywnościowego do kopalń, ale dosłownie tylko na chwilę. Teraz świeżonka zupełna. Unia Europejska, nowe prawo. Polskie kopalnie są chyba w 80% kopalniami metanowymi, gdzie ten metan się jednak wydziela. No to dokładają właśnie teraz, właśnie teraz. Nie wcześniej, nie teraz akurat. Koincydencja czasowa kapitalna, też bym tak zrobił, żeby to dobić, gdybym chciał. Nie wolno już spalać w tych pochodniach tego metanu nad kopalnią, że taka rura ją się spala. Nie wolno go wydzierać już do atmosfery nagle na mocy tego przepisu. Czyli kopalnia, czytaj, musi zainwestować gigantyczne kwoty w jakąś instalację. Nawet te instalacje nie są dokładnie jakoś tak powszechne, żeby odzyskiwać ten metan. Więc co zrobi? No po prostu się zamknie. I o to chodzi. I tak samo jest z tym masłem, mlekiem, mięsem. Właśnie teraz, bo pozostają świerszcze w odwodzie, bo trzeba zapewnić koncernom, które wybudowały fabryki, hodowle z Tajlandii, wiozą te świerszczyki, wiozą ta inna sprawa, te inne sprawy, tak? No i my musimy to jeść. Tak, też się przyznam, że na ten moment nawet nie jestem zorientowana dokładnie, znaczy wiem, ile kosztuje mniej więcej ta mąka ze świerszczy i wiem, że jest droższa niż zwykła mąka, ale Tak, jest droższa ciężko teraz. mi to na razie jakoś rozłożyć, ile z tej ceny pokrywają ewentualne dopłaty, jeśli takowe są, ile z tej ceny to jest skutek tego, że to jest stosunkowo nowe, że dopiero wprowadzane, a ile z tego to jest i jak duża jest marża. To przyznam, że się w tym nie za bardzo orientuję. I myślę, że to wyjdzie z czasem, jak się będzie pojawiać więcej podmiotów produkujących Tak, no to tak. tą mąkę ze świerszczy, ile tam sobie kto nałożył To na tą ona mąkę. stanieje, ona będzie tanieć. Również pomoże temu plajta wielu zakładów, które w tej chwili produkują tradycyjną, na przykład mąkę, wyroby mleczne, mięsne, tak? Jeżeli one będą plajtować, a będą, bo to uderzenie w energię to jest coś fantastycznego, żeby splajtować, tak? No. A ci będą podaż będzie rosła. No i teraz, i wejdą te przepisy ze śladem węglowym, no to szczęki opadną ludziom. Dopiero wtedy. Czy my, Polacy, musimy być naprawdę mądrzy po szkodzie? Jak coś nas zaskoczy, nie wiem. Tak, i tak się znajdą ludzie, którzy powiedzą, że i tak się je robaki. Patrzcie, tutaj kuchnia tajska od setek lat Tak. jedzą robaki. Tylko ja tak przypomnę, że co innego schrupać sobie świerszcza po prostu no, w całości takiego, jak jest ugrillowanego gdzieś na wakacjach w Bangkoku, a co innego jeść przetworzony, wysoko przetworzony proszek ze świerszy, bo przecież, żeby te robaki ususzyć, czy ugrillować, czy coś innego z nimi zrobić, zmielić na proszek i w ogóle
ogóle, no to, to jest, myślę, że dosyć skomplikowany proces, że jest to żywność wysoko przetworzona, że jest co najmniej dwa razy jakaś tam obróbka termiczna, że się te świerszcze jakoś grilluje czy coś, potem się z tego robi mąkę i jak coś chcecie zrobić z tej mąki, no to też się na nowo to podgrzewa. I to jest wszystko, no, jedzenie tego, no myślę, że w żadnej kulturze tego nie jedli tak na masową skalę, żeby na przykład zjeść całą jakąś bułkę czy pół bochenka chleba w całości z tej świerszczowej mąki, gdzie wcale nie wiem, że to jest stosunkowo nowe, że mało kto jadł tą mąkę ze świerszczy, ale nie spotkałam się z tym, żeby ktoś zachwalał walory smakowe tego typu jedzenia, więc to jest kolejne takie przyzwyczajenie ludzi do byle jakości. I ja wiem, że ta mąka ze świerszczy nawet nie musi, ja jej nie jadłam osobiście, ale to nie musi Nie jedz, smakować. nie jedz, Mira, nie jedz. Dobrze, nie zjem. To nie musi smakować tak źle w porównaniu do tej żywności supermarketowej, zważywszy na to, jak bardzo jest ona schemizowana. Jaki jest kontrast między takim pieczywem z supermarketu, a takim normalnym chlebem na zakwasie gdzieś z bazarku. To jest kosmiczna różnica. No i to też nie muszę wspominać o takim sztucznym tam, no, napompowywaniu produktów, żeby tam było mniej surowca, a żeby to ważyło więcej. Tak, żeby No masa mówi się o była. tam, o dodawaniu jakiejś celulozy do pieczywa, o różnych innych zabiegach, o fosforanach w mięsie, gdzie chyba idzie zwiększyć trzykrotnie nawet, albo pięciokrotnie, nie pamiętam, wagę jakiegoś kawałka mięsa. I to wszystko wygląda bardzo, bardzo przerażająco, niezachęcająco. To kiedy taka zwykła żywność, typu chleb czy mięso, gdzie to jadł każdy, gdzie to się psuje, gdzie to zaczyna smakować nawet coraz gorzej, to zaczyna być jeszcze bardziej chemiczne, no to wprowadzenie do tego mąki ze świerszczy może być nawet konkurencyjne w stosunku do takiej zwykłej, sypiastej, białej mąki, gdzie tam jest mnóstwo różnych Tak, dodatków. ale I o tyle ludziom może się to jawić jako nawet lepsza opcja, bo zależy, jak bardzo tragicznie smakuje ta mąka ze świerszczy. No i tą mąkę ze świerszczy na pewno można opakować w jakieś tam kolorowe papierki, prawda? Zrobić jakieś słodycze z domieszką tej mąki, bo słodycze bardzo łatwo wypromować tym, że tam, o, często producenci jakichś batoników podają tam kosmiczną zawartość białka. No to teraz te batony proteinowe zamiast smakować odżywką białkową, będą smakować świerszczami. A i tak jest tam napisane 20 gramów białka na batoniku. I jest super, i każdemu się podoba, jest kolorowe opakowanie i w ogóle. Ale to jest, wiesz co, dla mnie to jest podobna historia, jak powiedziałaś przed chwilą z tym karpiem, bo karp w czasach PRL-u i tak dalej, no on był wypromowany jako stosunkowo szybko, można było produkować tą rybę, jednak no, ta mięsność była spora, tak? To w Azji po prostu to też jest w pewnym sensie to ta kultura, że tak powiem, czy to jest kultura, dla mnie nie jest, ale jedzenia rwali, natomiast wzięła się z głodów, z wielkich różnych historycznie rzecz ujmując głodów, Kambodża i tak dalej. No co mieli ci ludzie jeść, jeżeli przymierali głodem, zaczęli gdzieś tam, w różnych na przestrzeni dziejów całych, no zaczęli sięgać po te robale, tak? Coś tam zaczęli tworzyć dopiero te kulinaria, zaczęli dostrzegać, że jakąś larwę można upiec, a po innej brzuch rozbolał, więc tej na przykład zielonej omijali, ale tą brązową już wiedzieli, że jest okej, okay, nasycili się, no i z czasem parę pokoleń i to już urosło, o, kultura i dzisiaj szefowie to reklamują, wypuszczą paru celebrytów, jak przy okazjach różnych, prawda, celebryci zatańczą, zaśpiewają, powiedzą, a ja to jem, czy oni zjedzą robala? Ja nie wiem, a może żelkę w kształcie robala zjedzą, ale kamera powie, o, no tak, zjadł tam XX jakaś znana gwiazda, wyskoczy, prawda, z silikonie cała i zeżre tego żelka i będzie fajnie. Ale no, szef Pfizera na przykład poleciał do Izraela i mu zarzucili, nie wiem, bo no, to trochę obiegło. Dlaczego ty, chłopie, nie masz tego certu, nie? Ach, Dlaczego? rany, naprawdę. No. Nie słyszałam o Tak, tym. tak, tak. On mówi, ale obiecuję, zrobię. No. To są takie rzeczy. Czy szefowie tych kampanii to będą jeść? Wątpię. Natomiast jestem przekonany, że w tym momencie już my, ludzie, my świadomi, z tego kanału twojego, Mira, powinni sobie zdać sprawę z jednej rzeczy, przeanalizować własne priorytety. Czy jedzenie, dobre jedzenie jakościowe, które będzie, o tak,
ta sinusoida po prostu w górę pójdzie, przynajmniej w tym okresie tych przemian. Później może odpuści, ale czy dla nas priorytetem będzie, nie wiem, kupno nowego auta, nowych płytek w kuchni, czegokolwiek, większego mieszkania, bo na przykład mamy jakieś, ale chcemy się strasznie, naszym marzeniem jest zapożyczyć się na 50 lat i kupić sobie większe i będziemy wtedy oszczędzać i kupować to kiepskie jedzenie, to co mówimy również z tych robali, czy też jednak no, zastanowimy się, powiem sobie, co jest dla nas ważniejsze, czy życie samo nasze i zrobienie wszystkiego, żeby później kiedyś, bo każdego może jakaś choroba wziąć i tak dalej, z różnych przyczyn, ale będziemy mogli sobie powiedzieć, zrobiłem chyba wszystko, co mogłem, żeby nie zachorować. No, kupowałem dobre jedzenie i tak dalej, i tak dalej. No, kwestia analizy własnych priorytetów. Niestety, do takich bardziej przyziemnych. Nie kupię sobie lepszej hulajnogi elektrycznej albo Tesli. To tak żartobliwie mówię, nie? Zostanę przy tym, co jest, ale wydam więcej miesięcy na lepszy food, tak? Tak, to się zdecydowanie opłaca. Myślę, że tutaj nie muszę jakoś nikogo przekonywać, po prostu wystarczy spróbować i to jest oczywiste, co warto wybierać. I tutaj się odniosę do tej kampanii reklamowej z udziałem celebrytów, która z pewnością będzie nasilona, bo już się właściwie odbywa, no tak. Patrząc na materiały TVP i TVN-u. Po pierwsze, zacznę od tego, że znowu obydwie takie największe stacje telewizyjne w Polsce, TVP, TVN, że znowu w obu stacjach jest emitowany materiał o bardzo podobnym przekazie, tutaj odnośnie robaków. Tak samo materiał o podobnym przekazie przez obie stacje został wyemitowany odnośnie wojny na Ukrainie, odnośnie tam no, tak zwanej pandemii, to już nie muszę mówić, że też tutaj następowała ta sama narracja i wielkie plany globalistów poznają się po tym, że nagle opozycja, siły takie opozycyjne się zaczynają zgadzać z władzą w danym kraju. No, po tym się to poznaje, to jest już znamienne. A kampania reklamowa z udziałem celebrytów, o ostatniej prostej, o Jandzie, o Pazurze nie muszę wspominać, o promocji zrzutki na Bayraktara dla Ukrainy z udziałem sporej ilości celebrytów, zdaje się, że również Krystyny Jandy, już nie pamiętam do końca tych twarzy, kto tam dokładnie był, ale na pewno promocja zrzutki z udziałem celebrytów, promocja ogólnie pomocy Ukraińcom, też z udziałem jeszcze większej rzeszy celebrytów, bo to się nie ograniczało do jednej zrzutki tam na Bayraktara. No i promocja robaków. Też celebryci zaczynają się na ten temat wypowiadać, zaczynają się, myślę, że też to zahaczy tak jak w przypadku ostatniej prostej o taki świat influencerów, gdzie tam te kampanie, znaczy gdzie te agencje rządowe się zwracały do influencerów, do youtuberów z prośbą o zareklamowanie tam wiadomego preparatu na filmiku, czy nagranie vloga ze szczepienia, no to przybierało najróżniejsze formy. I tutaj też się pojawiają filmy takie dementujące, że świerszcze są takie super zdrowe, że w ogóle chityna ze świerszczy zastąpi nam błonnik, bo celuloza jak i chityna z tych pancerzyków ze świerszczy jest niestrawna, więc to jest jak błonnik. Albo że to jest super dla osób chorych na celiakię, bo świerszcze nie zawierają glutenu. I różne takie, no pojawia się takie różne wymienianie zalet już w tej chwili, więc to nosi znamiona tego wszystkiego, co było poprzednio odnośnie wojny i odnośnie tak zwanej pandemii. To znowu zaczynamy to, co jest to, co już dobrze znamy, tak się wyrażę. Jasne, ja bym proponował, jeżeli tak te agencje marketingowe i tak dalej pozyskują różnych tam aktorów, celebrytów i tak dalej, żeby pozyskali samo je główne, tą żywicę narodu, ten pień narodu, czyli posłowie Sejmu. Zrobić, słuchajcie, kochani, zróbcie dni otwarte w Sejmie. Niech normalni ludzie będą mogli wejść. Przyjdzie na przykład pani Krysia, pani Małgosia, powie: o, jestem pani Małgosia, ja mam tu fajną potrawkę ze świerszczy, a tutaj mam jakieś tam coś tam, mrówki, fajne. No i posłowie wszystkich tam ugrupowań jedzą, niech oni to pokażą, jak się obiadają, nie, że będą mieć przygotowane gdzieś tam jakieś tam z czegoś, nie? Udające tylko roba. Niech oni się tym zajadają, bo oni owszem, podpisują pewne rzeczy, dotacje podpisze premier, to tam, to siam, to dla takich firm, ale bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, ale wy, a my nie, my z tego jeść nie będziemy. Tylko mówią,
O, zaprawdę powiadam wam, bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. Z tej miski pełnej świeżości, wy jedzcie. A po cichu w restauracji sejmowej zabronić tych steków, zabronić tych różnych rzeczy, produktów nabiału. Out. I proszę bardzo, siada premier i tak dalej, mistrzowie, łychaj, zasuwaj. Bo Wietnamczyk się nie myli. Miliard Chińczyków się też nie myli. Spróbuj ty, nie? Ale podpisałeś coś. No i tak jest zawsze. Słuchaj, jeszcze jedno słowo. Zobaczcie, ogromna tragedia w Turcji. Czy my, ten naród, nie możemy się w końcu, nie wiem, nauczyć, wyciągać wniosków logicznych i tak dalej? Ogromna tragedia w Turcji. Co rzeczywiście nie ujmuje, bo to jest ludzka, totalna, to, co się stało, to w szoku. Ale zobaczcie, tyle samo ginie nawet w tydzień na Ukrainie. Czy tam na froncie, po obu stronach. I chłopaki z Rosji, i chłopaki z Ukrainy. Giną tysiącami. Czy ktoś o tym w ten sposób pisze, jak teraz o tym trzęsieniu ziemi w Turcji? No to tylko przykład na lawirowanie świata medialnego, na lawirowanie sprytne. A my, jak zwykle, my w sensie naród, bo ja to już w ogóle Tak, przed tak. telewizorkami i łykamy to, nie? Super odwracanie uwagi, skierowanie uwagi ludzi na to, co władza sobie tam wybierze. A co do polityków, celebrytów, też bardzo chętnie bym ich widziała. No, bo ja wiem, że tam, nie wiem, Heizer sobie spróbował tych świerszczy na antenie TVN-u. No, no i super, bo spróbował i stwierdził, że mu nie smakowało. Ale ja bym chciała, żeby na przykład tak długoterminowo politycy i celebryci zaczęli stosować taką dietę. Ze swojej strony mogę obiecać, że żadne steki, żaden kawior, żadne krewetki, żadne homary się nie zmarnują. Więc tutaj nie ma co się obawiać o względy ekologiczne, marnowanie żywności i tak dalej. No, i co jeszcze mogę powiedzieć? To, że jeśli tam robaki się stosowało w kuchniach, no, na wschodzie, to raczej to była mniej przetworzona forma, bo to, co nam proponują, nawet jakby, kurde, też nie mam zaufania za bardzo do takich przemysłowych hodowli robaków, że skoro już te zwierzęta, te przemysłowo hodowane zwierzęta się karmi byle czym, taką szkodliwą paszą, karmi się ich nienaturalną dietą, prawda, no to już sprawia, że te zwierzęta się zachowują trochę inaczej niż takie zwierzęta po prostu żyjące na łonie natury. I bym się, ale prędzej bym spróbowała takiego nieprzetworzonego robaka, prawda, jakbym pojechała na wakacje do Bangkoku, załóżmy, nie miałabym oporów, by spróbować takiego lokalnego przysmaku. Tylko to, co nam władza proponuje, to jest silnie przetworzony produkt, gdzie przetworzone jedzenie to jest, no coś, to jest znak rozpoznawczy tych czasów. I myślę, że za tą niewiadomą, co się kryje w tym takim proszku, gdzie tam no, może być wszystko, to jest dosyć niepokojące. Ale wiesz co, Mira, bo oczywiście masz rację, bo to też będzie wysoko przetworzony produkt. Natomiast ja osobiście obawiałbym się też na surowo czegoś takiego, czy nawet zabitego zjeść, dlatego że pasożyty. Świerszcze i tak dalej też przenoszą w sobie pasożyty układu pokarmowego, na przykład. I teraz, o ile na przykład świnkę, no powiedzmy, na pasożyty jest badana, tak? No, ale my, jedząc takie rzeczy, możemy nabawić się sami pasożytów, no na przykład układu pokarmowego, tak? No Tak. ale tutaj jest znowu anegdota, taka mi się już sunie na usta, że czy rząd, ten dobry rząd, nie opodatkuje wtedy takiego osobnika, skoro on ma tych pasożytów w brzuchu, w jelitach, to przecież on ma te robale w sobie, nie? A przecież nie kupił ich, no to podatkiem go. Może tu jest też furtka. Diabli wiedzą, strach się bać. Ale co do tych pasożytów, to ja myślę, że właśnie to rozwiążą tym mocnym przetwarzaniem żywności. Bo jasne, że się nie zbada każdego świerszcza na obecność pasożytów czy jakichś innych chorób, ale można to załatwić, można wyeliminować wszelkie takie organizmy. Temperaturę, nie?
temperatury. Tak, właśnie tą przetworzoną żywnością. Przetworzone. Tak jak Dlatego w nie. Bangkoku mówisz na ulicy, sobie robią chipsy z tego albo szaszłyki takie kręcą, nie? No to Tak, znaczy nad też. ogniem, no to temperatura. No wiadomo, temperatura, te świerszcze są no, dosyć świeże, tam, prawda, się kładzie na grilla, Uf. robi się szaszłyka i jest okej. No Nie jest okej, okay. Nie jest okej. nie każdy by się skusił, Okay. ale z kolei Dla inni to mnie nie. lubią, więc czemu ten? Ale tutaj w tej chwili władza nawet nam nie proponuje zjedzenia takiego robaka w nieprzetworzonej formie, tylko proponuje przetworzony produkt. Przetworzony pewnie dlatego, żeby między innymi wyeliminować te wszystkie pasożyty, bo no, nie zbada się świerszcza pojedynczego na obecność pasożytów, nie ma szans. To, co znowu zwróciło moją uwagę, to, że jest ogólnie w przestrzeni publicznej bardzo duży taki lobbying wegański, żeby jak ktoś nie chce przejść na weganizm, to żeby chociaż ograniczał to spożycie mięsa i produktów odzwierzęcych. I się tak ludzi zawstydza, że większość ludzi jednak ogranicza to mięso, prawda? Nie deklarują się jako wegetarianie, weganie, ale się zawstydza ludzi, że mięso to jest to szkodliwe, to niebezpieczne, że się tam truje planetę, że się masakruje, że się katuje zwierzątka i w ogóle. I się zawstydza ludzi z tego powodu, że jedzą mięso. I w momencie, kiedy się promuje jedzenie robaków, to nigdy żadni weganie nagle nie podnoszą głosu, że przecież robaczki cierpią, robaczki się zabija. Nie wiem, jak jest dokładnie skonstruowany układ nerwowy takiego robaka, czy czują ból, czy nie czują bólu. Wiem, że ryby na przykład nie czują bólu, a co do ryb, już weganie podnoszą głos, że jednak się zabija to żywe zwierzątko. Nawet jak nie czuje bólu, to jednak się zabija. A w kontekście robaków jest totalne milczenie, gdzie to też jest trochę takie dziwne, bo ci wegańscy aktywiści jednak, no szczególnie po tej lewej stronie to widzę, jak bardzo się zwracało uwagę na to, żeby tam korzystać z jakichś sojowych alternatyw co do mięsa, jeść jakieś tofu, jakieś sztuczne kotlety czy takie inne rzeczy. A tutaj nagle ta lewa strona, taka turbo nieprawdopodobnie wegańska, zaczyna promować jedzenie robaków i mówi: i takie zjadałeś w jogurcie truskawkowym, więc teraz jedz ich więcej. Samo to jest już trochę dziwne i świadczy moim zdaniem o potędze tego lobbingu. O tym, że pewne środowiska zmieniły całkowicie swoją narrację. Tak, jasne, oczywiście, że tak. No przecież to jest potężna machina propagandy, to jest okropnie wielka potencja. Znaczy, czy ryby nie czują, tutaj bym się odniósł, bo no, sporo gdzieś tam kiedyś się mówiło, że akurat ten karp to jednak podobno czuje, bo on ma jakieś tam receptory i tak dalej. Natomiast ja chciałbym podkreślić, że tutaj taka uwaga, że na przykład ja stwierdzam osobiście, że no jednak my nie szanujemy zwierząt, bardzo nie szanujemy i ten jest, uważam na przykład, że jest zbyt duża różnorodność, zbyt duża, jeśli chodzi o wyroby mięsne, dużo się wyrzuca, marnuje, a to są kawałki kiedyś żyjącego zwierzęcia bliskiego nam, bo ssaka, nie owada, nie jakiegoś płaza, gada czy ryby, tylko ssaka, tak? My mamy mnóstwo praktycznie wspólnego ze ssakami, bo my jesteśmy ssakami. Nie szanujemy. Aborygeni kiedyś przed wiekami upolowali gdzieś w pułapkę zająca, no to były takie, powiedzmy, forma modlitwy, że dziękuję ci za to, że oddałeś życie, żeby moja rodzina się posiliła i tak dalej. Był ten szacunek. Zresztą w wielu kulturach był szacunek dla zwierzęcia. Zresztą drapieżnik, jak jest najedzony, nie zabije. Człowiek zabije. Zabije na zapas, zabije i tak dalej. Z trzeciej strony, te wszystkie, nie wiem, szyneczki, ciociuni, babuni i tak dalej, plus nafaszerowanie tego mięsa, no to już wspominałaś, to my się wykańczamy sami dla różnorodności, dlatego, żeby, nie wiem, kobieta idąca do sklepu miała taki wybór na ladach chłodniczych i tak dalej, w różnych. Moim zdaniem bez sensu, za bardzo, to za daleko zaszło. Ten brak szacunku do tego, co jem. No i chciałbym, żeby to też tutaj wybrzmiało. To, no ja tak przynajmniej uważam. To jest, tak dalej być nie może. Uważam, że tak podanie mięsa, wyrobów ze ssaka nie powinno tak wyglądać. Nie powinno tak traktowanie krów, świń i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie powinno tak wyglądać. Powinno być coś zmienione.
dużo zmienione. Natomiast zastąpienie i kampanie medialne, które dopiero właśnie nadciągają, żeby wyeliminować nam jedno, a wprowadzić Polaków na, czy w ogóle Europejczyków, Niemcy na przykład mają podobne gusty kulinarne i tak dalej. No, absolutnie nie, absolutnie nie. No, my się nie nauczymy tego jeść. Nie wiem, jak to się odbędzie. Jest nas za mało ludzi, którzy aktywnie, czy w ogóle nawet już nie chodzi o aktywność jakąś zewnętrzną, do siebie nie wezmą tego wszystkiego. Jest nas zbyt mało, po prostu za mało. Nie wiem, czy to się zmieni. Tutaj właśnie jest rola takich małych kanałów oddolnych, jak właśnie twój, jak też poniekąd też i mój, żeby propagować te rzeczy, żeby więcej ludzi mogło się z tym zapoznać, z tą drugą stroną, nie? Tak, jak to się będzie odbywać, nie wiem. Też uważam, że człowiek się trochę pozbył tego szacunku do żywej istoty, jakby nie do patrzeć. Wielu rzeczy, ale tak, do tego też, jasne. Tak, myślę, że ten cały ogromny wybór różnych no, przetworzonego mięsa pod różnymi postaciami, ten cały wybór, który oferują nam supermarkety, no można za to oczywiście winić konsumentów, bo konsument chce mieć wybór, ale warto, nie mam taką teorię, dlaczego konsument w ogóle No, czuje dawaj, potrzebę powiedz. mienia tak ogromnego wyboru, jak to wcale nie jest potrzebne do utrzymania jakiejś tam zdrowej diety. Dawaj swoją teorię, tak Tak, jest. generalnie chodzi o stopień przetworzenia tego wszystkiego. Wiemy, że to wszystko, że wszystkie te wędliny, kiełbasy, to jest nafaszerowane barwnikami, konserwantami, fosforanami. Same te zwierzęta też spędziły swoje życie w okropnych, strasznych warunkach, gdzie to przecież wpływa ten poziom stresu u zwierząt. Wszystkie antybiotyki, które się im podaje, to wpływa na wygląd tam końcowego produktu. I dlatego zważywszy na małą wartość odżywczą takiej przetworzonej wędliny, człowiek nie jest nią usatysfakcjonowany. No i może dlatego potrzeba spróbować każdego rodzaju wędliny czy kawałka mięsa w supermarkecie, że może to człowieka usatysfakcjonuje. I to daje tę iluzję zrównoważonej, zdrowej diety, a wcale tak nie jest. I ja uważam, że ludzie też się przyzwyczaili na przykład do wybierania ciągle polędwiczki, piersi z kurczaczka, a całą resztę zwierzęcia by Jasne. najchętniej wyrzucili. Kiedy każdą najmniejszą, praktycznie każdą część zwierzęcia da się jakoś spożytkować. Z kości da się wygotować świetny rosół. Jeśli to zwierzę spędziło swoje życie w godnych warunkach, jeśli potem z tym mięsem nie, na tym mięsie nie stosowano tych różnych zabiegów, tego nastrzykiwania fosforanami i innych takich rzeczy, też to ma jakieś wartości odżywcze, które nasycą tego człowieka. Prawda? I jakby nie patrzeć, no idąc na bazarek, ja nie mam takiego wyboru, jakbym miała w supermarkecie. A i z jakiegoś powodu nie potrzebuję tego wyboru. Mi tam wystarczą mi dwa rodzaje sera, jakiś tam, no, byle jaki, nawet kawałek mięsa, bo wiem, że on i tak będzie dobry. No i każdą część zwierzęcia da się jakoś spożytkować. Więc to też jest takie, to, że ludzi przyzwyczajono do jedzenia tych najlepszych, w cudzysłowie, części zwierząt, to też jest kompletne nieporozumienie i to najbardziej oducza tego szacunku do istoty żywej, bo trzeba to docenić, że zwierzę musiało umrzeć, żebyśmy mieli co jeść. To trzeba No docenić. dokładnie, dokładnie. Tak samo właśnie tutaj uważam, bo tu już nawet nie chodzi mi o jakiś czysty weganizm czy wegetarianizm i tak dalej, ale słuchajcie, nie wiem, bo może być tak, że zostaną nam tylko warzywa i owoce, bo jeżeli będziemy mieli świerszczowe robactwo różne i tak dalej, domieszki jako to zielone, bez śladu węglowego, bez tej punktacji negatywnej, do kupienia i bardzo drogie, a kogoś nie będzie stać, bo zresztą widzisz, firmy padają, tak? Dzisiaj na skutek tych cen energii i tak dalej, no bo trzeba ten świat zawalić, bo oni chcą, no ale już nie będę tutaj dygresji robił, bo oni chcą wynieść inny świat. No to może być okres, gdzie po prostu fizycznie nie będzie nas stać, więc zostaną na te warzywa i owoce już, bo już niczego innego nie ma. Chociaż gdzieś tam w kuluarach, powiedzmy, że jest to kolejna teoria spiskowa, mówi się o powrocie do kanibalizmu. Ja to odczytuję jako żart i tak to traktuję, ale no jakieś, dobra. To idzie wiadomo na wizję. Powiedzmy, że jest to żart, kolejna teoria spiskowa, ale gdzieś tam za oceanem pewni, niepoważni ludzie coś tam gdzieś sugerowali.
Masakra, masakra. Jaki powrót do kanibalizmu, rany, aż się przestraszyłam. Znaczy w naszej kulturze to nie był jakiś stały element naszej kultury. Nie, no powiedzmy, może Nie. kiedyś był, wiesz, ileś tysięcy lat temu. Zresztą Leningrad chociażby, tak? Był ten Tak, ale to właśnie były takie kanibalizm. skrajne sytuacje i właśnie, nie wiem, typu Hołodomor i w ogóle, Nie, ale to powrót znaczy do tak, Leningradu. chcę to bardziej tak zwięźle, co mam na myśli. Dobra, w wersji zupełnie light mówi się o nowym rodzaju pochówku, gdzie ciało po śmierci ma być kompostowane, tak? No zresztą idą, zaczynają iść za tym zmiany przepisów i tak dalej. Ja kiedyś robiłem na tej acting, to już 1,5 roku temu, nie wiem, mniej więcej tam, nawet nie potrafię wskazać tego filmu, ale gdzieś tam mówiłem, no to ja o doświadczeniach w Holandii i tak dalej, że ciało idzie na kompost, tak? No ale no idzie na kompost, to później z tego kompostu jest coś sadzone, tak? Tak, no Czy to właśnie, nie znaczy jest to forma kanibalizmu w pewnym sensie? w pewnym sensie tak, ale w tym samym sensie można powiedzieć, że zrobienie sobie diety wegańskiej, że przejście na weganizm też jest niemożliwe, bo roślina, znaczy można oczywiście jeść takie skrajnie schemizowane rośliny i No właśnie, chodzi o bardzo jakość, szybko żeby teraz była. bardzo szybko popsuć sobie zdrowie. Znaczy weganizm w ogóle jest niedoborową dietą, nie ma witaminy B12, witaminy A w formie retinolu, kwasów omega-3 w formie DHA i EPA i pewnie na tym nie koniec. Tyle sobie przypomniałam na poczekaniu. I na pewno na takiej schemizowanej roślinnej diecie człowiek się szybciej wykończy niż na takiej nieschemizowanej. Ale generalnie weganizm jest o tyle niemożliwy, że ta roślina musiała na czymś wyrosnąć. W glebie są gnijące szczątki innych zwierząt, z których te rośliny wyciągają substancje odżywcze. I jeśli to uważamy za jedzenie tej, że jedzenie rośliny, która wyrosła na czyichś szczątkach, uważamy za jedzenie tych szczątków, to weganizm nie jest możliwy. Tak de facto, według tej No, logiki. to znaczy pewni weganie, zadeklarowani tacy weganie by się z tobą pokłócili w tym momencie. Zostawiam to, wiesz, bo no, rzeczywiście są ludzie, którzy żyją. Czy mają niedobory, czy w jakiś inny sposób sobie, nie wiem, starają się. Pewnie masz oczywiście sporo racji tutaj, bo człowiek uważam osobiście, że z natury nie jest weganinem, tak? No i posiadamy zdolność trawienia mięsa i tak dalej, i tak dalej. No i pewnie tak, ja bym to zostawił na takim etapie, że po prostu szanujmy te zwierzęta, doceniajmy to, co jemy, doceniajmy po prostu ich życie, a tutaj już na samym tym polu jest mnóstwo do zrobienia, ale no może nie tak, że zupełnie się pozbawiajmy, tak, tego pokarmu. Tak, znaczy temat weganizmu myślę, że to jest na zupełnie inny film i też nie warto tego tematu tak wtrącać gdzieś pod koniec. I też zostańmy przy tym właśnie szacunku do zwierząt. No, przecież na plantacjach roślin to też giną zwierzęta, też się wycina lasy pod uprawę awokado i innych takich Jasne, rzeczy i oczywiście. weganizm tych problemów w oczywisty sposób nie rozwiązuje. I to jest do poruszenia gdzieś w ogóle w oddzielnym materiale. I ten szacunek do zwierząt bardzo łatwo zrealizować, po prostu żyjąc we względnej harmonii z naturą. I to, no i pierwszy krok ku temu, no to jest odcięcie się od tych wielkich sieci handlowych. To jest tyle, co ja mogę, to jest to, co ja stosuję, prawda? I też, no myślę, że ja osobiście się nie odcięłam od tych supermarketów w 100%, prawda? Bo jednak są takie produkty, importowane, do których człowiek jest jakoś przywiązany, że na przykład lubimy sobie tam zjeść raz na jakiś czas czekoladę, której nie da się, gdzie to nie jest produkt lokalny. No, takie rzeczy, ale na ile to możliwe i na ile jesteśmy w stanie, to myślę, że na ograniczeniu kupowania żywności w supermarketach możemy tylko skorzystać. Oczywiście, słuchaj, z tego wszystkiego, jakby tak, no nie wiem, moim zdaniem, podsumować to wszystko, żyjemy w świecie, w którym nie mamy problemu z jakąś jedną dziedziną. Trzeba łączyć te wszystkie dziedziny, po prostu myśleć, tak jak tutaj na początku próbowałem udowodnić, że to, że dzisiaj ktoś myśli, że ominie półki ze świerszczami i nigdy tego nie będzie jadł i pójdzie na stoisko mięsne, na białowe, to się za chwilę zdziwi, cofnie się
i powie: kurczę, moja karta tego, może jednak kupię, może jakoś ta mąka, tam może tylko parę procent tej mąki ze świerszczy jest w zwykłej mące, zaoszczędzę na tych punktach. Ale uważam, że w miarę możliwości powinniśmy, jeżeli tego nie mamy, dążyć do własnej ziemi, kawałka ziemi, albo zaprzyjaźniać się, szukać zaprzyjaźnionego rolnika, bo po prostu, jeżeli coś będziemy mogli wyprodukować sami, coś zrobić, niestety kosztem czasu, ale każda sytuacja niesie za sobą złe, ta co teraz jest, złe rzeczy, ale również dobre. Na przykład praca zdalna. Uważam, że praca zdalna, praktycznie nieznana wcześniej na większą skalę, dzisiaj pozwala nam wydostać się z dużych miast, które za chwilę będą 15-minutowe dzielnice mieć, 15-20, ale to też jest osobny temat. Ja też mówiłem o tym kiedyś już ze dwa razy na kanale. Czyli wszystko w zasięgu dzielnicy, monitoring, wychodzisz dalej, hej, 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 chodź tu, po co idziesz? Tak. To też budzi u ludzi, co ty pierniczysz, nie? Ja to mówię nieraz ludziom. W ogóle tutaj mam żal do ludzi nauki i tak dalej, do ludzi, ale już dobra, nie chcę w to iść, którzy nie potrafią tego zrozumieć. Nie potrafią. Ludzie, którzy pełnią kierownicze stanowiska i tak dalej, skądinąd są mądrymi i skądinąd ludźmi i skądinąd są fachowcami w jakiejś dziedzinie, nie potrafią skumać, o co chodzi. Ale ci, co potrafią, ci, co łączą te kropki, to idziemy w stronę własnego domku, nawet na odludziu, jakimś tam większym, mniejszym, ponieważ pozytywem jest praca zdalna. Oczywiście strażak nie będzie zdalnie gasił pożaru i jeszcze takiej technologii nie ma. Ale powstaje już nawet ta sztuczna inteligencja pod postacią tego czatu GPT, też tam, to też oddzielny odcinek może. Tak, Inne narzędzia, to są wszystko narzędzia. Narzędzia, dzięki którym będziemy mogli, na przykład tak jak ty, bo ja tu jestem starszy, tak? Ale tacy młodzi ludzie jak ty będą mogli pracować zdalnie i cieszyć się z tych dobrodziejstw posiadania na przykład małego domku, nawet małego, nie wiem, 50-metrowego nawet. Później można go dobudować jakiś kawałek czy coś. Gdzieś w ustronnym miejscu, gdzie jeszcze będzie można tą marchewkę sobie zasadzić, czy coś. No chyba, że nam zabronią, bo w niektórych miejscach w USA, jak masz własny ogródek, to możesz tylko kwiaty. No ale Tak, to jeżeli już też. nadal nie będziemy się burzyć przeciwko jako społeczeństwo, to społeczeństwo jest nic nie warte. Jeżeli nadal w tej masie dużej nie będziemy się burzyć przeciwko takim przepisom, jeżeli miałyby nadejść w Polsce. Właśnie, jak nie mamy, jakby nie mamy co wyciągnąć z tego systemu, ten system nam nic nie daje, nie możemy jakoś z niego skorzystać, to jest on nic nie warty. I faktycznie taki, jak jeszcze niedawno się mówiło, że szczytem czyimś marzeń jest posiadanie takiego małego domku na uboczu z własnym ogródkiem, no to brzmiało mało ambitnie, ale teraz to jest właściwie chyba największe osiągnięcie życiowe. Taki mały domek, gdzie można sobie pozwolić na jakąś niezależność, gdzie można sobie Tak, pozwolić na dokładnie, dokładnie. własny ogródek, robić jakieś własne przetwory i nikt tam nie będzie wtykał swojego nosa, można spędzać wolny czas tak, jak się chce, nie będzie monitoringu i tak dalej. Nikt nie będzie sprawdzał, czy nasz płot nie jest ciut za wysoki. To jest naprawdę życiowe osiągnięcie, teraz na to patrząc. Więc tutaj jak najbardziej chyba to, w jakim kierunku idzie nasza cywilizacja, nasze społeczeństwo, no to zmusza No, minimalizm też tak, to zmusza proponowany. tą elitę społeczeństwa, ci ludzie, którzy nie dadzą z siebie zrobić niewolników, nie dadzą się upodlić, skundlić, to zmusza tą elitę do wyjścia poza to społeczeństwo, do takiego eskapizmu, do zaszycia się gdzieś poza miastem, do zakupienia takiego własnego kawałka ziemi, z którym będzie się robić, co się chce. To jak wygląda na świat, wskazuje nas na wybranie takiej drogi życia w mniejszym lub większym Jasne. stopniu. I tutaj też są te nowe systemy, które są tak, AI i tak dalej, które są tak nienawidzone, bo nic nie jest dobre i złe. Wszystko zależy od użycia. W małych zbiorowiskach, na przykład są takie projekty, o których na przykład mówię Energy Web Token, czy Power Peer i tak dalej, gdzie żyjąc na przykład, nie wiem, dawniej tu mówiono, o, 15 dymów we wsi. Dobra, 15 dymów we wsi, ale w małych, takich skupiskach,
Są systemy wysoko specjalizowane, te, które na przykład wymieniłem, gdzie telefon, aplikacja i tworzymy własną sieć off-gridową. Na przykład ja jestem, każdy z nas jest producentem, większym, mniejszym i wspieramy się wzajemnie. Odkupujemy od siebie, bądź wręcz za darmo, to już zależy, to już nieważne. Powiedzmy, możemy się umówić na jakąś kryptowalutę, którą wymieniamy, tak? Później gdzieś odsprzedajemy ją na giełdzie, uzyskujemy środki. Te rozwiązania już są. My we własnym zakresie. Ja na przykład wyprodukowałem tyle, ale na przykład sąsiadka, no, będzie tam coś zużywać więcej, na przykład w czwartek. Masz sąsiadko, w porządku. Ona kupi ode mnie z moich baterii, albo odwrotnie, ja od niej. Totalnie nieznane technologie jeszcze 2 lata temu. Dzisiaj już są. Dzisiaj są. Dzisiaj o tym się nie mówi. To tylko tyle, że nie mówi się w kołach rządowych w ogóle o takich technologiach. Ale te technologie są, to jest tylko kwestia wiedzy i małe skupiska, to nie wiem, no dla mnie to jest właśnie na ten czas sposób, a jak będzie dalej, nie wiem, ale 15-minutowe miasta mnie w zupełności po prostu nie interesują, w zupełności. Ja wolę las, wolę pola, lasy, jakąś naturę i tak dalej, nie? I spokój. No to, tak, to chyba odczuwają wszyscy, zwłaszcza no jeszcze do tego dochodzą takie aspekty, no, sytuacji związanej z pewnym schorzeniem, lockdown, gdzie to w Dokładnie. miastach się żyło najgorzej, prawda? I gdzie to takie życie na wsi poza miastem to było coś pożądanego. Więc tutaj to chyba jest oczywiste, jest jednoznaczne. I myślę, że tak powoli będziemy kończyć. Czy masz tam Okay. jakieś słowo końcowe? Obawiałbyś się kawałków świerszczy w czekoladkach? Bo ja tak. Ja oczywiście tak. No, znaczy, no. Mnie to nie bawi, to jest lekko powiedziane, nie chcę tego widzieć. To nie jest dla mnie food, absolutnie, to absolutnie nie. Natomiast jako słowo końcowe chciałbym powiedzieć, że jeszcze raz apelować. Drodzy widzowie, naprawdę subskrybujcie małe kanały. Subskrybujcie kanał tutaj właśnie Miry i tak dalej, no i też te moje, ponieważ przecież Mira, ty mogłabyś, nie wiem, powiem tak, dekolt mieć bardzo duży i wyczyniać różne pierdoły. Takich kanałów jest mnóstwo, prawda? Mnóstwo. Przecież 700, już nie chcę wymieniać tych kanałów, ale już mi się cisną na usta. Wyrzucić kogoś przez okno do basenu albo tam zrobić jakieś gagi. Wypromować nagle jakąś markę odzieżową. Oj, słuchajcie, ja mam taką bluzeczkę, taki kapelusz. Słuchajcie, to kupiłam za tyle, to kupiłam za tyle. Byś miała 700 tysięcy, może milion, nie? Więc zastanówcie się, a wy, drodzy, nie wiem, profesorowie, drodzy doktorzy i tak dalej, cały świat nauki, czemu nie promujecie takich kanałów właśnie swoimi możliwościami? Nie mówicie o tym studentom, swoim uczniom i tak dalej. Co chcecie otrzymać za kawałek, za jakiś kawałek czasu? Totalnie młodzież taką, która właśnie będzie zajmować się tylko na kanałach produkcją jakichś tam odcinków wideo dotyczących mody na przykład, tak? Czy też wyglądu, czy też, nie wiem, silikonu okiennego? Czy chcecie promować młodzież, która jest, no, w moim przekonaniu o wiele bardziej wartościowa? To jako koniec, chociaż nie związany ze świerszczami. To docenianie takich mniejszych kanalików, to myślę, że jest bardzo istotne, zważywszy na to, że, znaczy nie mówię tutaj o sobie w tej chwili, ale te mniejsze kanały, jak na razie, no tym mniejszym kanałom mniej przyglądają się algorytmy, prawda? Więcej treści tam Tak, uchodzi. tak. Takie pierwsze To rewidowanie też. kanałów chyba następuje, jak się włącza monetyzację na filmach, jak się włącza reklamy, a potem to już idzie coraz dalej i dalej i dalej, z tym takim Tak, to wtrąceniem się też. YouTube'a w poszczególne treści, z tą zależnością od algorytmu, więc tutaj warto docenić małe kanały. Też zachęcam do odwiedzenia kanałów Tomka, szczególnie kanału Miliony Monet. Mam nadzieję, że dobijecie na kanale Miliony Monet 1000 subów. Już tam ze 20 brakuje chyba na tą chwilę.
Właśnie, to bardzo łatwo to zrobić, więc zapraszam wszystkich serdecznie na ten kanał. A i jeszcze co do tych świerczy, co do robaków w jedzeniu, naszyła mnie taka mała myśl, że teraz modne są te wszystkie takie batojniki, ciasteczka proteinowe, takie ciasteczka wielozbożowe, gdzie też jak się czyta skład, ma się na opakowaniu napisane, no, załóżmy 7 zbóż, odwraca się opakowanie, no i się czyta o tych zbożach, o tam odżywce białkowej, o jakimś tam soku zagęszczonym, diabli wiedzą z czego, o jakichś Tak. tam aromatach, konserwantach, emulgatorach, substancjach zapachowych i tym wszystkim. To człowiek ma wrażenie, że teraz w jedzeniu, w takich gotowych produktach, gotowych daniach się znajduje dosłownie cały śmietnik. I Tak. tylko świerszczy tam brakuje. Jak patrzę się na składy tego jedzenia, to aż się to prosi, żeby tam jeszcze na koniec wcisnąć te cholerne, za przeproszeniem, świerszcze, larwy, żuki, skolopendry, niesporczaki, diabli wiedzą, co jeszcze można. Ale w momencie, kiedy te składy się wydłużają, kiedy w tym jedzeniu jest dosłownie wszystko, co tam jest w jakimś śmietniku, wszystkie możliwe odpady, to naprawdę to się aż prosi o dodanie tam świerszcza. I to nie jest wcale tak odległe, jak się ludziom wydaje. I naprawdę nie chcemy tego. I to Tak, tyle zgadzam z się. mojej strony. No, z mojej też. Dziękuję Ci bardzo, Tomek, za rozmowę. Myślę, że wyczerpanie tego tematu świerszczy było potrzebne, bo to jest coś stosunkowo nowego i ludzie też są trochę zdezorientowani tym wszystkim. Dziękuję Ci Jasne. bardzo. Ja tobie dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia.